Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj poniedziałek. Maluch znowu chory. To znaczy w sumie kaszel. Byliśmy nawet u lekarza, także została osłuchana. Na szczęście nic poważnego, w zasadzie taki mocny katar, który gdzieś jej spływa do oskrzeli. Mamy stosować tylko syropy wykrztuśne i jeszcze dostałam od taty na kaszel syrop z sosny, także to też będziemy dodatkowo stosować. No i oczywiście syrop z malin, która mała na szczęście bardzo lubi. Tak patrzę sobie, popatrzcie, wszystko przysypane śniegiem. Od dłuższego czasu jest bardzo zimno i się zastanawiam, czy te wszystkie moje rośliny, które sobie posadziłam w zeszłym roku, przeżyją. Także będzie to wielka niewiadoma. Nie wiem, czy to w maju się okaże, czy kiedy. Mam nadzieję, że nie będę musiała tego wszystkiego wykopywać i wsadzać od nowa. Cząstki raczej przetrwają, bo cząstki no to tak, ale wiecie co, te stipy, te wszystkie, co tam jeszcze nasadziłam, sporo lawendy. Zobaczymy, jak sobie będzie radzić. Właśnie patrzę na taką górkę, tam mam przygotowaną, także nie wiem, co tam jeszcze posadzę, czy trawy, czy lawendy, ale muszę coś takiego, co będzie dobrze znosić mrozy, dlatego że widzicie, niektóre zimy są łagodne, a inne mniej. No i dla takich początkujących roślin to jest problem. Ale ja wszystko obsypałam też grubą warstwą kory, więc może ta kora jakoś zadziała magicznie. Oby zadziałała. Ja teraz sobie co? Przygotowałam sobie kawę, zaraz siądę na chwilę do komputera, jeszcze muszę posprzątać, bo jutro przyjedzie do nas witrynka, także super. Muszę sobie na nią miejsce przygotować, też będę musiała tam trochę zrobić porządku. Kiedy ściągacie dekoracje świąteczne? Bo ja myślę dopiero w lutym. Znaczy ja najchętniej to już bym je wszystkie ściągnęła, ale mąż mówi, żeby poczekać do lutego, więc poczekam sobie na spokojnie do lutego. Jeszcze Wam pokażę to okno. O, poprzecierałam je, to okno na szaro farbą, taką szarą do drewna i będzie w porządku. Tam widzicie niedokręcone, rumba odłączona. Jak jej trzeba użyć raz na ruski rok, to wtedy właśnie jest odłączona i się nie da tego zrobić. Także czekają te dwa elementy do przykręcenia. Może zaraz je przykręcę. Chociaż przyznaję, że ja do takich spraw jestem beztalenciem. Nie umiem ani równo gwoździa wbić, ani nawet równo wkręta wkręcić. Więc może to jednak zostawię mężowi, wiecie co? Tak sobie myślę, że trochę szkoda by było. Piękna fryzura, prawda? Także tak wygląda moja fryzura aktualnie. Widzę, że chrupki leżą gdzieś rozwalone. Jeszcze trochę poogarniam, wiecie, to nie chodzi o jakieś super sprzątanie, bo jest w miarę posprzątane. Wzięliśmy się chyba w piątek do sprzątania, w piątek i w sobotę i ogarnęliśmy w miarę, wiecie, pomyliśmy podłogi, jakieś takie rzeczy, bo to już wypadało, a teraz jest jeszcze w miarę czysto. No i jest witrynka. Właśnie przywieziona, trzeba ją tylko rozpakować i złożyć do końca. 1,95 m wysokości, chyba koło 1,50 m szerokości powinna idealnie wejść. Przepiękna sosnowa. Także biorę się powoli za ogarnianie, tylko jeszcze jojcyka muszę załatwić. Witrynka super, bardzo się cieszę. A tu moje aktualne zajęcie, uczę się tych bombek z dekupażu. O, mam już jakieś zrobione. Widzicie? Dopiero się uczę, także za jakiś czas może nabiorę wprawy, ale całkiem fajne jest takie robienie. A tutaj maluch dotknął, ale tak to jest z maluchami. Tutaj jeszcze przed zdobieniami. Tutaj widziałam na Loberonie tego typu bombki. Właśnie z naklejonymi elementami, pomalowane na jeden kolor. I fajnie to wyglądało, także będę to testować, jak to będzie wychodziło. Mam nadzieję, że dobrze. Także takie zajęcie. Jeśli się zastanawiacie, co robimy z dziećmi w domu, kiedy jest brzydka pogoda, albo kiedy są chore, no to właśnie jeździmy na rolkach, zmusili mnie. Jestem niechętna, bo ledwo jeżdżę, a że moje umiejętności od ostatniego razu... Bo wy umiecie, ale... No, wy umiecie, ale ja nie umiem. Jak
jakoś się nie poprawiły. A w tle moja nowa witrinka to... Potem wam pokażę. Widzicie, położyłam krzesło przy niej, żeby mi w nią nie wjechali, bo to jednak szkło, który się wpakuje i się połamie. No, aż mi słabo, jak sobie myślę, że ktoś wjedzie w to szkło i tu gdzieś wbije. Dlatego tam stoi. A co? A ja jeżdżę. Maluchy jeżdżą. Maluchy jeżdżą po domu. Tak się u nas to odbywa. Maluchy jeżdżą po domu sobie na rolkach. Dzieci to się wszystkiego uczą. Ja to mam, słuchajcie, pod górkę, szczególnie z takimi ruchowymi prawami. To u mnie jest marniem. Także kończę na dzisiaj i jeździmy, bo trzeba zaraz jeść kolację i iść spać. Mamy aktualnie godzinę 20:15. Powinniśmy być w łóżkach, ale oni nigdy tak wcześnie nie zasypiają. Więc jeździmy jeszcze chwilę. Nie ja. Wygrywa. A oto moja witrynka w pełnej krasie. 1,95 m, chyba na 1,50 m, także idealnie mi się zmieściła w tej wnęce. Jak widzicie, już ją napełniłam. Nawet nie wiedziałam, że mam, słuchajcie, aż tyle różnych stłuczek. I to jeszcze nie wszystkie. Także na pewno już nic nie dokupuję. To jest może ten plus właśnie tych wszelkich witrynek i tak dalej, że wiecie, co macie i już tak bardzo nie korci na zakupy. Wygląda, a ja teraz tak siedzę z maluchem, bo maluch dostał antybiotyk. Tak, mieliśmy test, ale czysta, także nie wiadomo. Zupa ziemniaczana. Wersja dla mnie, danie jest z marchewką, z mięsem i tak dalej, ale ja nie przepadam za marchewką w zupie. I mięsa w zupie też nie lubię, także wiecie. Moje dzieci wydziwiają, to prawda, ale wiem, po kim to mają, dlatego jestem dosyć wyrozumiała i się naprawdę nie dziwię. Aha, byłam też, czekajcie, w Kauflandzie i patrzcie, co kupiłam. Nie wiem, czy coś zobaczycie, bo o, teraz widać. Kupiłam sobie te monstery. One mają małe liście i nie powinny być wielkie, bo są, wiecie co, jednak różne gatunki tych monster. Także bardzo ładne, chyba były po 12 zł. I jeszcze kolejny skrzydłokwiat do mojej kolekcji. Także na razie te skrzydłokwiaty jako tako u mnie żyją. Te skrzydłokwiaty jako tako u mnie żyją, dlatego myślę, że mogę je mieć. Tylko tak, będę przesadzać, bo niektóre roślinki już powyrastały z doniczek, dlatego kupiłam sobie nowe małe i one pójdą do tych starych doniczek, a nowe doniczki większe muszę po prostu dokupić. A jeszcze na tą witrynkę coś tam będę chciała postawić, żeby ona była, wiecie, taka cała zielona. Może jeszcze jeden ten kwiatek, to jest ten kwiatek szminkowy czy coś takiego. On rośnie bardzo długi, bardzo jest okazały. Nawet ponoć 1,50 m może osiągnąć, także idealny by był na tę witrynkę. Tylko nie wiem, czy ten, czy nie kupię drugiego, bo ten znowu tutaj mi pasuje. Także coś takiego zwisającego z boku tam od strony okna, a tutaj bardziej coś stojącego. Tak sobie to wyobrażam, tak miała moja babcia w domu. Zawsze to tworzyło taki klimat, ona miała paprotkę, może w paprotkę zainwestuję. Jak te skrzydło kwiaty przeżyły, to może i paprotka u mnie przetrwa. Mam taką nadzieję. A u mnie na obiad dzisiaj naleśniki. Także się tworzą i herbatka. Taka, wiecie, zimowa. Z jakimiś dodatkami. O, widzę, że płyta brudna. Ale będziemy wcinać. Maluch bardzo lubi naleśniki, także jest to idealny moment, żeby je zaserwować. Szczególnie, kiedy jest chora i pociągająca. To staram się tak dostosować menu, żeby w ogóle cokolwiek jadła. Bo wiecie, jak człowiek jest chory, to zazwyczaj nie chce mu się jeść. A widzicie, co robi, a maluch cały czas zasuwa też na tych rolkach, więc też się trochę zmęczy, coś zjeść jednak musi. Ja tutaj dalej przygotowuję, bo za chwilę przyjdzie syn ze szkoły
I on na pewno też chętnie naleśnika zje, chyba że też w szkole były naleśniki. Ostatnio narzekał, że były racuchy, a on strasznie nie lubi takiej rzeczy. Także nie pojadł, ale pani kucharka zrobiła mu tam naleśnika i jego koleżance, bo jedyne z klasy nie zjadły racuchów. Także fajnie, że było coś innego. A ja co? O, przypala się, kończę. Cześć, witajcie w piątek. Dzisiaj mamy już piątek, także dosyć szybko zleciał ten tydzień, chociaż tu mam jakieś kukuryku. Popracowałam trochę do południa, teraz, że tak powiem, jestem lekko odrobiona, więc mam chwilę na przerwę. Patrzcie, co robię. O, przygotowuję sobie te pisanki nadal. Także takie moje zajęcie. Jeszcze mam deskę do heblowania. Ale to na spokojnie, może przez weekend. Malu w tym momencie ogląda chwilę bajki, bo przed chwilą sobie jadła i była taka jakaś, wiecie co, lekka gorączka i to dziecko nie jest już takie, że tak powiem, spokojne, tylko jest bardziej nerwowe. Także dałam jej chwilę na odpoczynek. Ja nie wiem, z czego mam takie wypieki. Czy od tego kremu, czy coś nie bierze. Chociaż się wyspałam. Poszliśmy wczoraj spać o 20 wszyscy i tak 20:30 już wszyscy spaliśmy. Bo oczywiście o 20:30 tak mnie głowa bolała, także patrzę, że już wszyscy śpią, ale musiałam iść po coś na ból głowy, więc nie wiem, czy jakaś zmiana pogody, czy coś się dzieje, tak sprawdzam, ale nie no, chociaż może trochę. Ja także tym akcentem chciałam zakończyć dzisiejszego vloga i zaprosić Was na kolejne, bo niebawem aktualizacje z mojego biura, nowe rzeczy się pojawiają, także mam nadzieję, że niebawem skończę. Dziękuję Wam za uwagę. Jeśli film Wam się podobał, poproszę o łapkę w górę i o subskrypcję. I zapraszam Was na następne. Pa!